doskonały do ciast i naleśników. Kwaskowaty, niezwykle aromatyczny i wyrazisty w smaku dżem z czarnej porzeczki stosujemy często jako zamiennik powideł śliwkowych. To jeden z naszych ulubionych produktów, którego dodatkową zaletą jest krótki czas przygotowywania. Koniecznie spróbujcie, zapraszamy! Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu, jak przygotować dżem z czarnej porzeczki. Potrzebujemy 2 kg czarnej porzeczki, pół szklanki wody i 1 kg cukru. Porzeczki myjemy i obieramy z ogonków, następnie wsypujemy do garnka, zalewamy wodą, zasypujemy cukrem i odstawiamy na 2 godziny w ciepłe, najlepiej słoneczne miejsce, aby porzeczki puściły sok. Kiedy porzeczki puszczą już sok, całość mieszamy, stawiamy na ogniu i smażymy około pół godziny, często mieszając zawartość garnka, a w międzyczasie możemy już przygotowywać sobie słoiczki naszym sprawdzonym sposobem. Po upływie tego czasu sprawdzamy konsystencję naszego dżemu. Porzeczki powinny się lekko rozpaść, powinny zrobić się szkliste. Ze względu na to, że czarna porzeczka zawiera bardzo dużo pektyny, nie jest konieczne używanie substancji zagęszczających, a dżem sam zgęstnieje w słoiku, mimo że teraz nie wygląda na zbyt gęsty. Gorący dżem nalewamy do wyparzonych i ciepłych słoiczków. Ja wybrałam sobie dzisiaj słoiczki o pojemności 300 ml, które wypróbowaliśmy już podczas robienia konfitury czereśniowej. Pomoże mi w nakładaniu lejek do słoików specjalny lejek, który jest odpowiedni dla kilku rozmiarów słoików. Nalewam gorący dżem do pełna. Zakręcam. Odwracam do góry dnem i w tej pozycji pozostawiam do wystygnięcia. Z naszego przepisu otrzymaliśmy około 2 litrów przepysznego dżemu porzeczkowego, który będzie idealny nie tylko do naleśników, ciast i ciasteczek, ale też sprawdzi się jako dodatek do serów czy pieczonych mięs. Wszystkie artykuły, których użyliśmy do realizacji tego przepisu, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni lub na www.homik.pl. Zapraszamy!